Ognisko do gasa? No. Aha, no to dobra, słuchaj. No. Opowiesz nam o swoim sprzęcie? O motocyklu? O motocyklu. Jasne. Tam sobie odpoczywa, mu się spać zechciało, położył się spać. To jest KTM SXS 540 z roku 2006. Bardzo dobry motocykl. Akurat jest on zrobiony po remoncie. Dołożony jest rozrusznik od EXC razem ze statorem i z magnetem. Koni to ma ponad 60. Robi robotę strasznie. Trochę mało biegów, bo tylko 4, ale powiem, że wystarcza. Rzadko kiedy włączam czwórkę w tym motorze. To jest krosówka. Tak, to jest SX. Wzmocnione 525 to jest. Z rozwierconym cylindrem. A który to jest rok, powiedz? 2006. A powiedz mi, ile dałeś za niego? Zamieniłem się za Kawasaki Kalixa. 300, nie? Czyli no tak. 6,5 tysiąca gdzieś, nie? Za niego dałem. 6,5 tysiąca. On był do remontu, ale jeszcze rok przelatał, nie? Bez remontu, nie? Po roku dopiero remont zrobiłem. Ile remont Cię kosztował? 4, nie? 4 same części, bo robocizna sam sobie zrobiłem. A. Ale jest wszystko wymienione w silniku. Korbowód, tłok. Jedyne co nie jest wymienione, zawory, bo były dobre, nie? Były w idealnym stanie, nie? Mhm. Tak samo był rozpołowiony silnik. Wszystkie łużyska, które były uszkodzone, są wymienione. Sprzęgło też jest nowe założone. Lagi są z przodu zrobione. Powiem tak, mało motocykli, ale jeżeli jest na sprzedaż, głęboko polecam. Bardzo dobry motocykl. Na co patrzeć, zwracać uwagę, jak się kupuje taki starszy ten model? Czy mu z odmy olej nie leci, to jest podstawa. Czy mu z odmy olej? Jak się przygazuje, tu jest taka odma, akurat ja mam tu zrobione, bo ja mam zrobione z pokrywy. Oryginalnie ona wychodzi tu, z tego miejsca. I tu będzie szedł taki wężyk do góry, trzeba patrzeć, czy przy gazówce nie będzie tutaj wężykiem, bo on będzie szedł w to samo miejsce. Nie będzie leciało dużo oleju. Jak będzie leciało dużo oleju, to znaczy, że silnik jest do remontu. Rozumiem. Taka to jest sprawa. No i kamen tych motocykli, jak to motocykli, hałasuje sprzęgło, nie? Grzechotka. Tak, to normalnie, ale to można łużyska wymieniać, wszystko można robić. To i tak będzie. I będzie dalej to samo hałasowało, nie? Tak, to tak jak w Ducati. No, bo ja chiński akrapowicz, naturalnie założony. O, masz. Robotę robi, nie? No. Jak długo go w ogóle masz? Drugi rok teraz leci, nie? O. Drugi rok. Jestem z niego zadowolony, nie? Fajnie, bo jest duża moc i jest mała waga, nie? Bo to jest 107 kilo, no to jest... 107 kilo, ale jak... ty też dużo nie ważysz. No ja ważę 64 kilo, nie? No to ja ważę tyle, co nic. I nie zamiata tobą? Nie. No widziałem, fajnie ci to wszystko to ja zajdzie. Dziś chodziło, nie? Chodziło ładnie, nie? Powiem, że jestem zadowolony, nie? Widziałem ostatnio takiego, był na sprzedaż do remontu za 8 tysięcy, nie? Też SXS 540, nie? Ale fajny motor. No trochę jest problem z częściami, trzeba trochę kombinować, ale jest to wszystko do zrobienia. Jeżeli ktoś jest kumaty, jest to wszystko do zrobienia, nie? Czyli jakie problemy są z częściami? Powiem tak, z korbowodem jest na przykład problem, nie? Bo trzeba od 525 założyć, nie? Mhm. On jest lekko dłuższy i jak tu widzimy, o, jest podkładka dorobiona pod cylinder, a, nie? Czyli można wszystko można zrobić, tylko trzeba mieć trochę pojęcia. Ja zrobiłem, niczym to nie przeszkadza, powiem tak. Mhm. Nawet jest lepiej, się jeździ z dołu, ma większą moc. Bo jest większy skok, jest dłuższy korbowód o 8 mm, co nam daje więcej newtonometra automatycznie. No to on ma ponad 60 koni. No ponad 60 koni, nie? Ładnie. Ja dwójkę zapinam, jak na nim stoję i dodaję na pół gazu, to na koło idzie, nie? Jak na nim stoję, nie? Normalnie dodaję gazu, na koło idzie, nie? A to mój na trójce. Na stojącym, jak stoisz, no, tam, tu z przodu? Z przodu nie. No jak tu stoję z przodu, nie? I dwójeczka, wiesz, jak tak jest dwójeczka i jest pół gazu, tak pyk, to on normalnie na koło idzie, nie? Szatan, nie? Czyli polecasz. Generalnie kosztował cię około 12 tysięcy, liczę, bo z remontem, 6 plus sam sobie zrobiłeś, plus 2 jakby trzeba było komuś zapłacić, a nie wiadomo jakby ci zrobił. Tak. No to super. No, to jestem zadowolony. Polecam, jeżeli ktoś... Chcę sobie takie coś w niedużych pieniądzach, bo to tam nie są 8 tysięcy, nawet to nie jest jakoś do remontu, to nie są jakieś duże pieniądze, nie? No ale trzeba też wiedzieć, od kogo się też kupuje, tak, żeby to w miarę było, wiesz, zadbane, nie? No, żeby chociaż ktoś tam... takiego, jak się dowiedziałem. Bo ciężko taki silnik jest zajechać, bo to jest przecież duży silnik. To jest duża pojemność, naprawdę jest ciężko, nie? No, ale widzę, że wy ładnie odkręcacie tym. Patrz, Arek się przymierza do Kajosa. Dzięki, może spoko. Coś opowie o Kajo. Powiedz nam, jak się jeździ na Kajo. Jak na psie. A raz miał kiedyś Yamahę taką 125. No. To jak wsiadał na tą Yamahę, to wygląda jakby na kundlu jeździł. Jak Jezusek na osiołku, nie? O, ja cię. Także polecamy takiego KTM-a. SXS 540. Tak jest.
O, chiński akrapowicz widzę 100 zł. Ale jest, jeździ. Ale jest, robota robi, nie? Tu by odściga założony. Chłopczyku, a co powiesz nam o Kajo 110? Ja pierwszy raz siedzę. No to powiedz swoimi zdaniami, co sądzisz? No siedzisz, no to właśnie odczucia no co, z tego siedzenia. Trochę mały, nie? Ale fajnie się siedzi, fajnie. Fajnie się siedzi. Siedzi się fajnie, pewnie fajnie jeździ też. Jak zapnie pasy, to by tego nie uklekam. Jak zapnie, pasy ja bym miał. Żółw tuptuś. Ale no, słuchaj, pochwal się swoim nowym nabytkiem, bo nie było okazji. Nie, nie jest taki nowy, nie? Ale... No nie jest, ale wiesz, no nie było no. okazji. AXC300. No. Tupak. O. Tupak na nim jeździł. Który rok Tupak? 2016. 10 godzin po remoncie. Sam robiłeś remont, czy? Kolega. A, ale ty jak kupiłeś, to robiłeś. Tak, jak kupiłem, to przejeździłem około tam 8 godzin. Zrobiłem remont, teraz jest 10 godzin po remoncie. Mocy mu nie brakuje. Co, tylko laci jeździć. Trzeba wymienić napęd jeszcze. Mam już w samochodzie. Nie ma kiedy, nie ma czasu zrobić. Tu napęd już jest zajechany, nie? Widać. No, widać fala Dunaju. Łańcuch poubijany. Szucu, ty z przodu nie masz w ogóle zębatki. Nie, trochę jest. Trochę jest. A słuchaj, a ile trzeba dać za takiego? Dwie dychy trzeba dać. No, trzeba poszukać, bo za dwie dychy nie dostaniesz, podejrzewam. Jakub, ja dałem 21,5. Remont ile cię wyniósł? Ty remontu nie robiłeś, kolego, ty ile tam? Tłok wymieniałeś. No, tłok. To ile tłok? No remont góry, nie? No to tłok kosztował chyba 5 stów, 5 czy 6 stów. I to wszystko, nie? No uszczelki tylko i... W tysiącu się zamykasz i jeździsz. I 80 godzin można zapierdalać dalej. Polecasz taki? Masz starter? Masz, nie? Polecam. Jest. No właśnie, nowy rozrusznik, akumulator kupiony. O. No i te tulejki, wiadomo, nie? Taka przypadłość KTM-a, że te cztery tulejki tam się przy... rozruszniku rozjeżdżają i wtedy nie chcę odpalać. Ale tak poza tym, no maszyna dobra, nie? Typowy endurak, wszędzie wjedziesz. Godny polecam. Ja polecam. La maneta musi być. Bardzo mocny zrywny. Bardzo mocny zrywny. Na początkującego to raczej nie, bo można wypaść, nie? Szybko. Leciowski fajny. Czyli lepszy niż Yamaha, który miałeś? 450 miałeś, nie? Pamiętam. 450 była fajna, ale to była krosowa typowa. Tak, tutaj tak. Pod te wysokie podjazdy piaszczyste dawała radę, nie? Tutaj trochę jakoś... No chyba, nie... wiesz co, powiem ci, że lepiej tamta dawała niż twój przed remontem. Może Yamaha? Tak. No jasne. No. Jasne. Bo ja pamiętam, on tam tak ciągle tyrkotał, nie? Tak klepał, no. Jak taki klepacz. Tam kurwa, chopie, tam było sporo 800 różnicy między było tłokiem a cylindrem. Masz 500 masz normalnie. No. To jeszcze do tego 5 musiałeś 8 dołożyć. Tak tłok latał w cylindrze luźny. O, tak był wytarty, kurwa. Nie? No to by wyleciał. No jeszcze trochę by pękł, nie? Pęby. I by było, wiesz, no. Cylinder do wyrzucenia, nie? No. Nieźle. No. O to dzięki, Jarek. Czyli polecamy te sprzęty. Polecamy sprzęty. Polecamy. Na co polecamy dolną grupę. A na co zwracać uwagę przy zakupie takiego, powiedz? Powiedz, o. Co, na co trzeba zwracać uwagę, jak dwusuwa czy setę kupujemy? To chyba na to samo, co czterosuwa. To chyba nie ma różnicy. Co? No, klocki, tarcze, wiadomo. Amortyzator, jak pracuje. Uszczelniacze, lak. Co? Tam możesz sobie ściągnąć dyfuzor i zobaczyć tłok. Ale tak, czy tak. To coś daje. Nie, no niby, no rysy zawsze będą, no bo to tam pracuje, tak. Ale tutaj trochę posłuchać pracy silnika. Generalnie z dwusuwem jest tak, jak kupisz, to dla świętego spokoju powinieneś sobie wymienić tłok, nie? Dla świętego spokoju, żebyś wiedział. Nie, z czterosuwem jest trochę inaczej, bo czterosuw to jak będzie chodził, to on ci zacznie klepać tym tłokiem, jak już będzie ten, nie? Wyrobiony, nie? A w dwusuwie dla świętego spokoju nie są takie kosmiczne pieniądze. Lepiej dla świętego spokoju sobie wymienić, żeby potem korbowodów, cylindrów nie kupować i głowic, nie? Lepiej zainwestować 1000 niż potem 5, nie? Bo no właśnie, prawda, nie? Właśnie. Bo dwusuwa to wyjmiesz. Zobaczysz ten tłok, on będzie miał rysy, albo nie będzie miał, ale on może nie mieć rys, a może być wybity, nie? No właśnie. Bo w dwusuwie nie będziesz słyszał, czy on ci będzie turkotał, nie? No nie. Bo tłok nie jest tak, że on się zaciera, tylko tłok on zaczyna chodzić na boki i on w końcu korona na dół mu odpadnie, on stanie kantem i masz po silniku, nie? Tak się tłoki właśnie kują w motocyklach, nie? A powiedz, a czemu nie masz kagańca założonego? Nie potrzebujesz? Na
Ja też mówiłem, że nie, ale jeden skok i poszło. Ale to zobacz, jak jest powgniatane, to można wydmuchać wszystko. Tak, ale wiesz co, mi flansza poszła. Jak wiesz, dobrego dzwona zawalisz na twardym. Jak mocno przypierdzialisz, to ci tam w cylindrze wypierdoli to. Tak, no. A to wtedy już tam dobra, chyba 5 stów u mnie, a u ciebie nie wiem, ile by to kosztowało. Nie, generalnie to nie oszczędzam to... nic, żadnych osłon na żadne tarcze, na żadnych kagańców. Odezwij się do Glacy, powołaj się na mnie, to ci coś taniego zrobi. A ja wiem, czy to mi potrzebne. Potrzebne. No będziesz miał coraz większe zapędy. Potrzebne, jak będziesz cylinder wymieniał. Panie kolego. Ja zawsze tam, wiesz, każdy tak mówi, zapobiegać niż leczyć. Ja leczę, nie? Ja leczę. Ja jeżdżę do końca. Potem jak trzeba robić, to leczę, się robi. Leczy. Tak samo kupuję motor. Panie doktor, zdrastwuj. Tak samo kupuję motor i go naprawiam, nie? I go naprawiam, bo ja nie wierzę w to, że ktoś sprzedaje motor po remoncie, nie? Ja zawsze, czy tak kupuję motocykl i naprawiam go. Remont robisz sobie tłok i masz spokój. Bo ja tam nie wierzę generalnie nikomu, że tam... Kto po remoncie sprzedaje motor? Ktoś, żeby sprzedać motor, to ktoś robi remont? Chyba nie, nie? No ja robiłem w Czysetę. No, ja robię jak kupuję. Wiesz co, remont robiłem w Czysecie, w Becie. Nie dlatego, że wiesz, ale łożysko tam słychać było. No i trzeba było silnik rozwalać. To niby się nie nazywa remontem, ale musisz wszystko... To jest wymiana, nie? Tak, ale musisz rozebrać tak, wszystko. Tak. No, ale ja zrobiłem. To jest wszystko kurwa nowe, nie? No, także gościu, który ode mnie kupił, Seweryn. Pozdrawiam cię, Seweryn. To masz dobrze zrobiony, flanszę wymienioną. Komar będzie jeździł. Komar będzie latał. Dzięki. Nie, nie ściągaj! Koronawirus. Dzięki. Pozdrowionka. Pozdrawiam. Szorujemy tymi komarami. Dobra. W uszy zimno! Zobaczymy, jak to chodzi. Nie chcę się golnąć, bo się zabije. Na koniec dnia nie chcę nogi złamać. No masz 350, to samo jest. No. Dziękuję. Trochę inna jazda, ale... Dał się golnąć! To samo. Dał się golnąć! Okulary chcesz, majster? Ja, daj. Zgadzam się? Czy lepiej? Na glebie były. Gdzie na glebie na motocyklu? Ja też mówiłem kiedyś, nie? Tak? Takie rzeczy, nie? Że nikt nie zaprzeczy. Nigdy nie zaprzeczy. Gdzie ten mój kompan tam? Cela kurwa jak z armaty! Nara, nara! Nara! Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz.